5 grudnia obchodziliśmy Dzień Wolontariusza. Jak wynika z danych, w powiecie częstochowskim działa 417 organizacji pozarządowych. Najwięcej sportowych, związanych z OSP i kulturą. Starostwo na taką działalność każdego roku przeznacza blisko 500 000 złotych. Pozostałe środki organizacje muszą same wypracować. I właśnie w poniedziałek wszystkim zaangażowanym w bezinteresowną pracę specjalnie dziękował starosta Krzysztof Smela. Człowiek za swoją dobrą działalność powinien być od czasu do czasu pochwalony, tym bardziej, że to są organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia, gdzie się nie bierze żadnych wynagrodzeń, a czasem jedna osoba potrafi należeć do kilku stowarzyszeń, organizacji i dobrze sobie w tym radzić. Wśród wyróżnionych Krzysztofa Palacz oraz Bernadetta Niemczyk. Bardzo dużo mamy do czynienia z ludźmi, trzeba tym ludziom starszym niestety, ale pomagać w wielu sprawach. Takie uroczystości jak opłatek, Dzień Matki i Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Seniora, no to już organizujemy ja wspólnie z zarządem. I oczywiście wspólnie z członkami koła. Ja od 50 lat po prostu robię to, co robię, właśnie powiększając ten wolontariat przez moje koleżanki właśnie i z kół gospodyń wiejskich i emeryci. To jest wielki zaszczyt i wyróżnienie, że możemy pomóc tym ludziom, którzy potrzebują. W okresie pandemii to było straszne, prawda, nie mogliśmy docierać do tych ludzi, ale teraz już jest po pandemii, no widzimy nawet duże łzy, krople łez osób, których odwiedzamy, pomagamy im, wspieramy Orkiestrę Świątecznej Pomocy i wiele innych. Współpracujemy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, także dla nas to jest bardzo ważne i oby właśnie inni brali z nas przykład. My mamy siedzibę w szkole za zgodą władz gminy i dyrekcji szkoły. No nie, Łojki to jest nieduża miejscowość i niestety, ale gdyby nie to, że nam udostępniono lokal szkoły, to nie mielibyśmy się gdzie spotykać. Każde zauważenie ich, to oni się też cieszą, że ktoś jest, że może nawet przyjedzie raz do roku do Częstochowy, ale ktoś zauważył, a ktoś go tam dostrzegł, a ktoś go tam zgłosił. To się ludziom należy. Wielkich nagród nie będzie, ale skromne jakieś tam suweniry z powiatu każdy dostanie.